Siemano wam wszystkim, tutaj Popołaj Wmilkan z kolejnym materiale. W tym materiale porozmawiamy sobie o kolejnym bohaterze, kolejnej postaci gry League of Legends, kolejnym AD, kolejnym jednym z fajnych bohaterów, którym lubię często grać. Jest to bohater, który nazywa się Ezreal. Ja mam dla niego taki pseudonim Ezra ze Star Warsów, ponieważ jest krótszy, ale Ezreal jest to postać o tyle fajna. Jest to trochę magik, trochę nie magik. Dlaczego magik? A to dlatego, że potrafi wyzwalać świetlistą energię ze swojego gadżetu. Nie wiem, czy to jest opaska, zegarek, czy co on tam ma w ręku. Plus potrafi się teleportować w dowolne miejsce w miarę dowolnym czasie. Co mam na myśli, mówiąc, że w miarę dowolny czas. A to mam na myśli to, że po upływie tam 40 sekund mogę się teleportować niczym Goku z miejsca A do miejsca B i z powrotem z miejsca B do miejsca A albo z miejsca B do miejsca D. Więc, znaczy to nie jest na długiej odległości, ale no dzięki tej teleportacji uratowałem sobie kilkanaście razy skórę, plus atak Ultimate to jest taka fala uderzeniowa, złota fala uderzeniowa, którą uderza, która leci przez całą mapę i która może zmieść całkiem spore grono wrogów, czy wrogich bohaterów, czy wrogich stworów, więc jest to bardzo dobry atak. Atak spod Q, jeżeli się ktoś nie orientuje, to jest jeden z pierwszych ataków każdej postaci. To jest taki atak świetlnistym blaskiem, który oślepia i zabiera życie. Znaczy oślepia. Przez chwilę przeciwnik, ułamek sekundy, dosłownie nic nie widzi. Atak spod W to jest wzmocnienie współteammatesów, kiedy wyrzucę taką krótką falę. Współteammatesi dostaną ileś tam do ataku przez chwilę. Plus wróg jest tam na paręnaście sekund osłabiony. Przepraszam bardzo. Zaciśnięcie. No więc Ezreal jest taką postacią, którą lubię grać i polecam grać, więc jak możecie, to zagrajcie i do kolejnego materiału. Trzymajcie się. See ya.